Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, tutaj jest jeszcze jedno ukryte zadanie. Tak, ukryte, ponieważ no nie spodziewałabym się, że trzeba iść tu. Ale tutaj jest jeden questik i będzie pierwsza skrzynia, którą możemy otworzyć. Hej, potrzebuję Twojej pomocy. Co się stało? Te obrzydliwe stworzenia właśnie rozgościły się w mojej jaskini. To moja jaskinia, a nie chlew. Nie mógłbyś ich przegonić? A co za to dostanę? Człowieku, czy nie widzisz, że to nagły wypadek? Znajdę coś dla ciebie. Zobaczę, co da się zrobić. Człowieku, proszę. Co takiego robisz w tej jaskini? Palę. Człowieku, jak ktoś mnie na tym przyłapie, to nie skończy się dobrze, więc muszę wymykać się z klasztoru. Ta jaskinia jest idealna, nikt mnie tu nie widzi i nie pada tu deszcz. Nie chcę moknąć na deszczu. Okej, pozbędę się swojej jaskini tego czegoś. Dzięki, poczekam tu i przygotuję coś dla ciebie. Dobra. Tutaj jest właśnie taka miejscóweczka fajna. Poza odcinkiem trochę się przyjrzałam części rzeczy. No i tutaj możemy znaleźć co nieco. Moi drodzy, spróbujemy dzisiaj iść po pierścień Wataszki. Poza odcinkiem sobie sprawdziłam, jak sobie radzę. Lewo i lewo. Tutaj fajna skrzyneczka. Witam serdecznie i możemy z nim teraz porozmawiać. To jest krótkie mini zadanko. Dzień dobry. W jaskini nic już nie mieszka. Dziękuję, mam nadzieję, że nie było zbyt krwawo. A co z moją nagrodą? Rzeczy samej, mam tu coś, co może ci się spodobać. Dobra, dawaj. Trzymaj, baw się dobrze. Dzięki serdeczne. Ty nagle sobie stąd idziesz. Okej. No a my, moi drodzy, myślę, że co zrobimy? No, musimy iść na farmę Orina. Także wypadałoby to ogarnąć. Pytanie, którędy? Bo ja jak zwykle nie pamiętam. Na pewno musimy przejść przez jaskinię, gdzie sobie stacjonuje Kurom. Chyba, że już stamtąd poszedł, bo skoro mu odblokowaliśmy dostęp do czerwonej jaskini, to może go tutaj nie być. Ale zobaczymy. Czy nie, no dalej tutaj sobie stoi, także okej, niech sobie tutaj będzie. My, moi drodzy, pójdziemy do Orina tylko po gwoździe. Nic więcej, żeby zakończyć zadania. Zastanawiam się, co zrobić z tym gościem, tym Christusem, czy jak mu tam było. Wiecie co? Póki tutaj jestem, to zobaczmy, czy ja się dobrze kieruję. W sumie to tak, dobrze się kierujemy. Ojejku, trochę mam zaćmienie, co my mamy właściwie do zrobienia. Tu jest ten mostek w ogóle. Wypadałoby może spróbować zdobyć te rzeczy. W ogóle tutaj pod mostkiem coś jest i na nim też jest. Tutaj jakieś pierdółeczki, kusza, platyna z domieszką złota i kolejna. I tam pewnie też kolejna będzie. W porządku. Teraz tylko pytanie, czy jestem w stanie wejść na ten dach? Jestem w stanie, super. Tutaj mamy pierścień siły. No dobra, to się może na pewno... A, bo ja już mam też jeden założony do siły. Okej, to załóżmy sobie oba, bo to jednak nam podbija trochę obrażenia. Dzień dobry, witam. I teraz wypadałoby jeszcze zdobyć ten pierścionek. Pytanie, czy ja jestem w stanie... Jakby tutaj się po niego... wdrapać. To nie będzie chyba takie banalne. W sumie to jest w takim miejscu, że będzie ciężko. Znaczy w teorii, gdybyśmy potrafili wyskoczyć do góry typowo, to by nam się udało. Dobra, na razie ten pierścionek olewamy i pędzimy dokąd? Jeszcze mi się przypomniało o tej szkatułce strolowca, ale to i tak jest w innym kompletnie miejscu. Na razie się przejdziemy tu. W sumie, bo nawet nie chodziliśmy po tych miejscówach, a tutaj widzę, że są jakieś rzeczy, być może... Proszę, tutaj nawet ktoś jest, kto ma imię.
Miał tutaj też piłę. I to dużo pił, więc niepotrzebnie w sumie kupowałam te piły. Czy jestem w stanie wyjść tędy? O nie. Ok, zbagowane. A ty powiedz mi, co tu robisz? Buduję swój nowy dom. Czemu akurat tu? Sporo osób właśnie tędy udaje się do klasztoru, więc mogę na tym skorzystać i oferować im swoje towary. Poza tym tutaj nie obowiązują mnie te wszystkie opłaty, które miałbym w mieście. Poczekaj, może mógłbyś mi załatwić 10 królewiaków? Dlaczego nie? Ale co to jest? To wyśmienite piwo, które za nic nie mogę nigdzie dostać. Zrobię co w mojej mocy. Ja mam piwo, ale na pewno nie 10 królewiaków. No dajcie żyć. Mam jeden królewiak, no to sorry. Ale to na pewno nie jest 10. Co my tu mamy? Pochodni tyle? Cholera, no to przecież się opłaca mega. Miotła. Nie wierzę w to. Dobra, czyli tutaj mamy kwestika. Podobno królewiaka możemy u Norberta wziąć. Także w sumie możemy się tam przejść. Na razie też sobie pospacerujemy, myślę, po lesie. Bo w sumie dlaczego by nie? Trochę roślinek też warto pozbierać. No bo dzięki temu potem może być prościej z pewnymi rzeczami. Dobra, na razie no to będziemy się w sumie wybierać tam, gdzie trzeba. Czy ja w ogóle dobrze biegnę? Dobrze biegniemy chyba, nie? No dobrze, dobrze, okej. Bo przez chwilę się zaczęłam zastanawiać. Dobra, jesteśmy we właściwym miejscu. Tutaj też są jakieś rzeczorki. Jakieś pojedyncze... Łoj, spadłam trochę. Chociaż w sumie tutaj była chata. Ja już mam wytrychy, więc... Super, cześć Serenko. Nie będę ci robić krzywdy. Ale jesteś super. Fajną mają teksturę, podoba mi się. Okej, okay, spróbujemy otworzyć, tylko zrobimy zapis, bo boję się, że mam tylko jeden wytrych. Ale tego też nie jestem oczywiście pewna. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Dobra, jeden wytrych złamany to tam żaden problem. Kurde, jak się zbierało? Okej, okay, altem chyba się zbiera całość. Oczywiście nigdy nie pamiętam. Dobra. I teraz tak. Gdzie mamy iść? Bo już się pogubiłam delikatnie. W sumie tędy będzie w miarę dobrze się dostać tam, gdzie chcemy. Pójdziemy do Norberta. Jest jeszcze jedna fajna miejscówka, gdzie można znaleźć szczew królewski i myślę, że chętnie Wam pokażę. Teraz tak. Tu jest farma. W sumie to musimy i tak tędy przejść. Okazuje się, że jest fajne przejście, tylko pytanie, czy ja dojdę z tej strony tam bez problemów. W sumie to nie wiem. Wiecie co, to najpierw zahaczymy może o Norberta, bo to jest całkiem niedaleko. Chociaż nie, wiecie co? Chociaż dobra. Kurde, ale ja się kręcę tutaj, wiercę, cuduję. Ale no dobra, czasami też tak trzeba. Dzień dobry, witam. Chcę kupić 10 królewiaków. Dostanę je u ciebie? Królewiak to najlepsze piwo, jakie można dostać na Asun. Nawet mnisi z klasztoru nie potrafią mu dorównać. Z reguły nie rozdaję tego arcydzieła, ale dla ciebie mogę zrobić wyjątek. Sprzedam ci ostatnie 10 sztuk, jakie mam. Chciałbym zobaczyć sobie tą zapłatę w wysokości 30 roperii za sztukę. To dla mnie za drogo. Nie wydam tyle na piwo. Twoja strata. Powiedz mi, czy mogę coś zdziałać w sprawie ceny? Bardzo mi zależy. Jesteś zawzięty, co? Do czego potrzebujesz tego piwa? Chciałbym rozdać je biednym z dolnej dzielnicy. Nie mają za wiele od życia, więc chociaż niech spróbują tego wybornego trunku. To bardzo łaskawe z twojej strony. Jestem w stanie zejść z ceny o 50 roperii. Może powinieneś w takim razie kupić jakieś tańsze piwo? Obejrzyj mój asortyment. Okej.
Masz coś specjalnego, wygórowany gust, bardzo szczególny rodzaj piwa, królowiak, 30 roperii. Pokaż mi napoje. Czy on mi już dał te królewiaki, bo nie jestem pewna teraz. Dał mi. Podobno właśnie to jest fajowy trik, żeby to załatwić. Moi drodzy, gdzie my jesteśmy? No gdzieś jesteśmy. Ja bym się chciała udać pod kamieniołom w sumie. Bo właśnie tam możemy znaleźć co nieco fajnych rzeczy. Powiem wam, że odkryłam to przez przypadek, bo chciałam sprawdzić poza odcinkiem, czy będziemy w stanie w ogóle zdobyć pierścień Watażki, bo oczywiście nie jest to aż tak proste i jednak pojawia się tam ork. Oczywiście, że tak. Kto by się tego do cholery jasnej mógł spodziewać, nie? Okej, okay, tutaj mamy kamieniołom. Tu mamy topielce. I teraz chwila, moment. Tu jest górnik, okej. Okay. Gorzej, jak tutaj przylazłam na marne. Nie przylazłam na marne. Tam musimy się, moi drodzy, dostać. Powinno się to nam udać, bez problemów. Myślę, że nikt by się nie spodziewał, że tu można coś znaleźć, ale można. To całkiem przydatne rzeczy. Leśna jagoda to może niekoniecznie coś przydatnego i fajnego. Ale tutaj na końcu tej dróżki mamy itemsy. Mamy szczaw królewski, mamy kiepski szeroki miecz, mamy węgiel, siarkę, menzurkę. Bardzo fajne rzeczy. Tutaj jest fajna broń pod siłę, jak widzicie. Nawet bardzo. Także warto też chodzić w jakieś różne zakamarki. A znalazłam to właśnie dlatego, że chciałam się najszybciej dostać do tej mielizny. No i oczywiście użyłam sobie Marwina tutaj, żeby się przenieść, żeby zobaczyć w ogóle, jak najszybciej poza odcinkiem, czy jest sens w ogóle tam iść. No i jakie moje zaskoczenie było, jak znalazłam to miejsce. A potem się zastanawiałam, jak się tutaj legitnie dostać. No i okazało się, że możemy wrócić, tylko nie w ten sposób, jak ja teraz. Przeżyłam, ale chyba wolałabym stąd wyjść z życiem, które miałam, a nie bez niego. Tak więc, jak widzicie, tutaj jest naprawdę fajna miejscowa. Polecam wam serdecznie, gdzie jestem. Aha, po zebraniu. Dobra, czyli perfekcyjnie się zapisałam. Teraz moment, bo nic nie widzę. Moglibyśmy od razu w sumie wrócić do tego gościa, który chciał to piwo. Ale myślę, że wrócimy tam na końcu, bo i tak mamy biznes w klasztorze, więc wtedy tam podejdziemy. No i widzicie, wychodzimy sobie tutaj. I teraz tak, idziemy po ten pierścień Watażki, chociaż jeszcze miałam zahaczyć do Orina, ale Orin jest kompletnie po drugiej stronie, więc w sumie będziemy mieli lepiej po drodze, jak najpierw skoczymy po pierścień, a dopiero potem do Orina. Dobrze pójdę, jak pójdę tędy w ogóle. W sumie tak, no tędy musimy iść. No i dobra. Teraz tylko, żeby trafić tam, gdzie trzeba. Tu sobie ktoś spaceruje. Kim ty jesteś? Andreas. Nie mam pojęcia. Robi się noc niestety. Mapę chcę. Dobra, tędy też dojdziemy na luzie. Bo oczywiście i tak musimy zejść tam na dół, do wody, że tak powiem. Czyli w sumie jak pójdziemy tędy tym polem... Tu się widzę, że się zrespiła jedna polna... Aha, bo ona tam zlazła na dół wcześniej, nie? Dobra, to ma sens. Nie lubię strasznie chodzić w tej modyfikacji w nocy, bo to nie jest nic dobrego. Tędy możemy sobie zejść. Tu jest też w miarę bezpiecznie. Jest jelonek. Nie będę go zabijać, no dajcie żyć. No i tak, jesteśmy w sumie na miejscu, jeżeli chodzi o ten pierścień. Co prawda tu się kręci sporo jaszczurek i... To będzie trochę kłopot, żeby się ich pozbyć.
Więc myślę, że przede wszystkim musimy sobie oczyścić tyły i na przykład pozbyć się tych topielców. Bo tutaj będzie problem. Sami widzicie, jak bardzo jest to usiane wszystkim. A ja bardzo nieostrożnie gram dzisiaj. Także może być z tym problem. Bardzo nieostrożnie gram, jak widać. No właśnie, miałam powiedzieć, że jak to przeżyję, to będzie dobrze. Chyba to przez tą moją myszkę, bo znowu ostatnio coś jej się dzieje w... Ten. No muszę sobie załatwić nową. Myślę, że na urodziny może ktoś mi kupi. Dobra, nie będziemy jednak ubezpieczać tyłów. Ta jaszczurka widzę, że się sama pcha do mnie. To są na szczęście młode jaszczurki, więc w teorii my jesteśmy w stanie zrobić z nimi więcej. Aha, ona się zbagowała po prostu. Co prawda gryzie. Okej, ta potrafi trochę więcej. Na szczęście z jaszczurkami... Powiem wam, że jak już się nauczyłam bić z jaszczurkami, to wolę się bić nawet z nimi. No właśnie, one czasami są w stanie się przebić przez naszą ochronę. Więc szczerze mówiąc, ja się wolę czasami bić jednak z nimi na W, niż na lewo-prawo. Szczególnie w momencie, gdy mam myszkę niesprawną. No bo właśnie potem robię takie głupoty. Ona czasami nie domaga, ta moja myszka, po prostu. I to już akurat zauważyłam, że jest z nią jakiś tam problem. Okej, bo tutaj trzeba... ostrożnie bardzo. Jeszcze mi zlagował. Niech przestanie to lagować, bo już mi wystarczy, że mi myszka laguje. To jest po prostu dramat kompletny. No co tu się dzieje w ogóle w tym miejscu? Jezusie, no... Czy to się może uspokoić? Dobra, no będziemy agrować je pojedynczo. Dzisiaj mi na tym pierścionku zależy, bo to jest jedno z końcowych zadań, jeżeli chodzi o pomoc w klasztorze. No gorzej, że się robi ciemno. Ta modyfikacja ma to do siebie. Że dosyć ciemne są tutaj noce, pomimo pochodni. I to akurat nic dobrego. Dobra, no ja myślę, że mogę taki chlebek wpierdzielać, na przykład. W sumie mięso mamy też smażone, ono dużo daje. Znaczy, to sobie akurat było owadzie. Dobra, nieważne, nie? Wiecie co? Ja muszę zrobić jedną rzecz. Ustawienia grafiki obrazu. Jasność, zasięg, jasność podbijemy. Bo jak tutaj będzie się robiło ciemno, to naprawdę będzie niefajnie. Topielec się trygeruje. Trzeba się go pozbyć przed tymi jaszczurkami. A to jest młody topielec, to git akurat. To nawet nie będziemy się, myślę, rozczulać bardzo nad nim.
No niestety, ale trzeba tą ciemnię zwiększyć. Okej, całkiem dobrze nam idzie. Okej, widzę, że tutaj już jaszczurek jest dosyć... Pierścień wataszki. No tak, jesteśmy oczywiście we właściwym miejscu. Tylko teraz trzeba tutaj zrobić porządek od jaszczurek. Myślę, że kolejne punkty też damy sobie w siłę. Bo wiecie, bo chodzi mi o to, żeby te obrażenia były większe od tej broni. Tutaj w ogóle też jest broń do zdobycia. Tu jest zardzewiały orkowy miecz wojenny. Możemy go zebrać. Nic się nie dzieje, gdy go zbierzemy. Okej, ta jedna jaszczurka gdzieś tam poszła. Tutaj musimy oczyścić cały ten teren z jaszczurek, bo jak one będą się przemieszczać, to mogą nam narobić niezłego syfu. Także warto mieć czyste plery. Dobra. Sorry, że tak nic nie mówię, no ale kurde, skupiam się, bo naprawdę jak jeszcze wam sprzęt nie działa, to już jest w ogóle potem masakra. A mówiąc o sprzęcie, chodzi mi o tej myszce. Nie będę kupować teraz myszki, bo przynajmniej ktoś będzie miał pomysł, co mi kupić na urodziny, jak będę organizować za 3 tygodnie. Także w sumie będę miała z tego jakiś proficik. Dobra, jeszcze jedna jaszczura. Na szczęście ładnie nam też kryty wchodzą, także nie trwa to wieczności. Chociaż nie ukrywajmy, że to jest na przykład młody jaszczur. Jakbym się biła z dużą jaszczurką, to by mi na pewno zrobiła zdecydowanie większą krzywdę. Okej, tutaj też nic nie ma, jak widać. No i teraz też w ogóle mam takie pytanie, jak tam wejść na górę, bo tutaj są naprawdę fajne rzeczy do zdobycia. Tutaj pominąłem jakiś rdeścik. Powiem wam, że niektóre naprawdę miejscówy wymagają takiego skillsa, żeby to po prostu przemyśleć. Że ja osobiście nie wiem, jak się tam dostać. Dobra, nie będziemy przedłużać tu, bo jeszcze jest w miarę widno. A my musimy wykopać pierścionek. Mam nadzieję, że nie zginiemy tutaj. Ach, sądzę, że coś znalazłem. No niestety się nie zbagował nam ork. Ja też powinnam się jednak do ściany nie przytulać. On na szczęście za bardzo nie trafia mnie. Okej, udało nam się bez problemów. Ja go wcześniej wystrzelałam z łuku akurat. Pierścień prawdziwej siły. Okej, takie pierścienie wręczano orkowym hersztom. No i tak, i tutaj trzeba pamiętać, że tutaj są rzeczy do zdobycia. Tam jest fajny miecz pod zręczność oczywiście, więc pewnie wymaga ode mnie myślenia typowo zręcznościowego, nie? Ale ja nie mam pomysłu, jak tam wejść. To jest położone w takim miejscu, że nie widzę możliwości na razie żadnej. Także trzeba to przemyśleć. Jak macie jakiś pomysł, to mówcie. Teraz tak, odpalimy pochodnie i musimy teraz wrócić, zobaczmy. Jeszcze tą szkatułkę, ale to jest po drugiej stronie w ogóle. Do Orina mieliśmy się udać, także chyba już mamy całkiem niedaleko stąd do Orina. Jakbyśmy wzdłuż wody... popłynęli. To nie najgorzej.
No i tutaj jest właśnie też mostek. Okej, myślałam, że mnie jakiś topielec atakuje. Jest to też na tyle rozsądne, że jak widzicie, kiedy wejdziemy do wody z pochodnią, to ona gaśnie. Także pod tym względem też fajnie mechanicznie to działa. I teraz pytanie, czy ja w ogóle dobrze idę? Mapa. Dobrze idziemy. Tutaj trzeba wejść to rozwidlonko. I się dostać na drugą stronę. Czyli tu. Doskoczymy dosłownie do Orina na moment. No i dobra, i przy okazji też właśnie można podekspić trochę. Może niekoniecznie włażąc gdzieś do lasu. Bo to nie jest dobre rozwiązanie za bardzo. Ale tutaj są w miarę tacy fajni przeciwnicy. Wiadomo, no nie będziemy wszystkiego tutaj eksplorować aktualnie. No bo zależy nam trochę na innych rzeczach. On mi go sksuje pewnie. Wow, udało się, żeby mi tego nie zrobił jednak. Superowo. Tam są też jakieś właśnie rośliny. I teraz tak, wypadałoby znaleźć kowala, nie? Do Orina też kiedyś wrócimy, wiadomo. Tam jest na farmę Orina. Dobra. W sensie, no wrócimy tutaj, bo na pewno są jakieś zadania do zrobienia. Ale no potrzebuję do kowala się dostać. I tutaj chyba... Znaczy chyba do kowala, no bo... Kto inny by mi dał gwoździe, nie? A, nowa twarz, witamy. Jestem jedyną z gospodarzy... Co? Mamy w brud roboty, planujesz co? Powodzenia w podróżach, muszę już lecieć. Ja nie zrozumiałam, ona powiedziała, że jest gospodynią, czy że to jest jedyna nie wiem. Spójrz na Sergeja, znowu jest kompletnie pijany. Nie wiem, kto kazał mu się tu włamywać. Co tu się dzieje w ogóle? Co? Zostaw mnie w spokoju, musi tu być pole. Co ty kurna robisz w ogóle? Co tu się dzieje? Orin idzie gdzieś. Ja pindole. Idę w jakąś kimę. O, siema. Ciebie szukam. Hej, młody, wszystko gra? Jasne, kim jesteś? Jestem Olaf, tutaj szykował. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Masz może gwoździe? Mam ich tu całkiem sporo. Sprzedam ci je za 100 roperii. Zgoda, oto twoje roperii. Chodzę. Kotek, siema, mogę cię pogłaskać? Nie mogę. Okej, ogarnęłam gwoździe. Co my tu jeszcze mamy? Kasanowe w ogóle. Przyjęcie. Szkatułka z trollowca. A, trollowiec był po drugiej stronie. No tak. W sumie to i tak bym tu chciała wejść, bo to były łóżka. Także do rana i mogę stąd wyjść teraz. Już, wychodzę. Wychodzę, nie bijcie. Zatrzymaj się, chłopcze, podejdź bliżej. Czy coś nie tak? Tego nie wiem, musisz mi to powiedzieć, więc teraz przyjrzyjmy się bliżej. Powiedz mi, czy jesteś jednym z naszych nowych pracowników? Właściwie to jestem w okolicy przez przypadek. A więc tak to wygląda. Tak przy okazji jestem stary Oswald. Czym się tu zajmujesz? Niczym, tylko sprawdzam, co jest grane. Więc nie sprawiaj kłopotów. Dobra, przyglądam się... O Jezu. Ja się nie nastawiałam na dialogi dzisiaj, nie? Dobra, idziemy stąd. Mamy co mamy.
Jestem ciekawa, czy Krons może mnie zabrać do miasta, bo nie pamiętam. Chyba może. Więc spróbujmy się z nim zabrać. A, nie ma go tu. Okej, nieważne. To już całkiem stąd spadam. W mieście coś do zrobienia. Nie za bardzo. Musimy iść w stronę portu, jak chcę ogarnąć tą szkatułkę. Tu jeszcze jakieś młode wilki dosłownie są w lesie. No tak naprawdę to ja przecież tutaj nigdzie nie chodzę, nie? Poza obóz, poza miasto. Czy ja coś mam tutaj do zrobienia? Chaty, pierścień. To jest przy klasztorze te trzy. Czy jest tutaj ten gościu, który może mnie zabrać do klasztoru? Duży mam IQ. Nie ma go tu, czyli on jest w klasztorze. Dobra, czyli będę musiała do klasztoru na piechotę iść. Albo się tepnąć na farmę Orina, nie? To też jest jakiś plan. Ale my na razie idziemy po to drewno z trollowca, po jeszcze jedną sztukę. Mam pieniądze na szczęście, więc możemy iść. Wiecie co? Ja mam te 7-milowe buty. Spróbujmy ich użyć, bo powinny już działać. Żebym ja teraz tylko pamiętała, gdzie ten gościu był. To też by było naprawdę miło. Ale dobra. Oni gdzieś daleko tutaj nie byli wcale. Nie gdzieś tu. Mapa. W tamtą stronę, dobra. Ojojoj, ale będzie glebąszcz. Okej, dobra, udało się. Bez HP. To są te krwiopijce dziadowskie. Ajajaj, ale ja tutaj latam wszędzie, cholera. Mogłam sobie buty... Tu gdzieś byli. Tutaj. Nie, to jest wieża. Co? Zaraz. W tamtą stronę, nie? Tja, gdzieś tu. Albo i nie. Kurde, niedobrze. Tak to jest, jak się właśnie tutaj przyszło. Tu jest ten obóz. Ty, a co to jest? Ja to mogę ściąć normalnie. Kłoda drzewa makasowego. Okej. Siema. Udało ci się trollowiec, wezmę jeden. Dobra, zajebiście. Co tam się urodziło znowu w tym lesie? To jakiś dzik? Nie, wilczek. A, bo ja tutaj nie chodziłam chyba, nie? No nie, chyba nie. Gdzie ja w ogóle włażę? A, dobra, nie, to tu nie włazimy na razie. To już wiem, dlaczego tego nie kojarzę.
Dobra, to wrócimy do miasta i potem z miasta pójdziemy może z Ardamem do wolnego obozu. Bo stamtąd już jest stosunkowo blisko do klasztoru. Tak więc... myślę, że można by tak zrobić. No i zastanawiam się. Myślę, że dołączymy dzisiaj jeszcze do tych... do wolnego obozu. Bo ja nie potrzebuję robić zadań na farmie w tym wypadku. Możemy już pomagać jako osoba, która... dołączyła, że tak powiem, do jakiejś frakcji. Bo nie jest nam to do niczego potrzebne. Tak więc... chyba tak zrobimy. Jeszcze tego Kasanowa by się fajnie było skończyć jednak. Tylko, że z tym jest większy problem. On gra o północy, tylko że tam bardzo dużo ludzi też jest wokół niego. Jest też jeden strażnik miejski. Rekrut konkretniej. Więc byśmy dostali w czambo. A tak to Christus sobie stoi i słucha chyba non-stop tego wykładu tego Sacerdosa. Wiecie co, bo ja miałam sobie dać w siłę jeszcze. Mieliśmy przeskoczyć ten próg punktowy, a przynajmniej sobie dorzucić tak, żeby było już ku temu bliżej. Także zdejmijmy na chwilę pierścienie. Mam aktualnie 24 siły, czyli w sam raz. Czyli mamy siłę 5. I mamy siłę 5. I mamy teraz przeskoczone progi punktowe. I bonusik do siły. Super. Także teraz możemy się też bawić dobrze. Będzie już zarąbiście. Aj, dużo tego wszystkiego. Oj, dużo. Dzień dobry, witam. Gdzie ja idę w ogóle? Hej, ty. Mam surowce. Bardzo dobrze, musisz mi dać jeden dzień na złożenie tego wszystkiego. Dobra, to idę w Kimę. Co prawda nie straciłam dużo życia, ale... gdzie ty, człowieku, śpisz? Nie wiem, tu nie pójdziemy w Kimę. U Paginy możemy iść w Kimę. W sumie nam tu pozwoliła spać za darmo, nie? Dobra. Ale powiem wam, że sprawnie nam to idzie. Cieszę się, bo naprawdę na początku ilość dialogów zawsze w tych modach jest tak duża, że idzie już naprawdę dostać szału. Tak więc no. Ten jeszcze nawet nie wylazł. Hej, ty! Czy szkatułka już jest gotowa? Tak, oto ona. Super, dzięki bardzo. A ty sprzedajesz wytrychy? Nie. To niedobrze. Okej, okay, czyli jeden questik mamy z głowy. Pierścień wataszki, przyjęcie na rekruta. Ten Kasanowa cholerny, no. Ten chłop tu stoi. Ty lol, nie ma go tu jeszcze. Zmienia postać rzeczy trochę. Skoro jego tu jeszcze nie ma, to gdzie on jest? Może w gospodzie? U Johanna by sobie siedział. On tutaj czasami przechodzi sobie. Nie ma go tutaj też. Dobre pytanie, gdzie on na ogół stacjonuje, nie? Tu jest tylko obywatel. Wiecie, bo to jest teraz zastanawiające, gdzie ten chłop w ogóle w sumie mieszka.
śpi i tak dalej, nie? Bo że on dalej jest pod jej chałupą, ale to by było mega dziwne. Szczególnie, że miał śpiewać tylko w nocy. Ale pójdę, no sprawdzę. Nie, no nie ma go tutaj przecież. Dobre pytanie. Masz coś dla mnie? Nie, nie chciałam wymiany. Odebrać. 7 roba boli. Dobra, dziękuję. No nie wiem, gdzie chłop się plącze normalnie w ciągu dnia. Może na targowi... Nie, no bez sensu. A, Ardama też tutaj nie ma. Dobra. To skorzystamy sobie z teleportacji na farmę. Bo już tutaj nie mamy nic do zrobienia. I teraz skoczymy sobie do klasztoru. Ojej, dużo tego wszystkiego, nie? Czy ja mogę już użyć moich superowych butów, czy nie mogę? Mogę, dosyć szybko mi się dzisiaj zregenerowały. Także polecimy do klasztoru. Oddamy sobie zadania. I potem myślę, że wrócimy do wolnego obozu. I tam już pewnie dołączymy do niego. Chyba, że jeszcze wypadną jakieś zadania w klasztorze. Bo to też się może zdarzyć. Tutaj ten pierścionek będzie mnie zastanawiał. A zaraz tu jest jaskinia. Tędy. Tu jakiś mnich, tu kolejny mnich. Oni sobie robią wycieczkę. Tutaj jesteś. Jak wygląda sytuacja? Czy czerwone kryształy ci się przydały? I to jeszcze jak? Eksperymentowałem, aż znalazłem idealną mieszankę czerwonych i niebieskich. Wystąpił pewien problem z produkcją mikstur, ale teraz już wiem, jak przechowywać moc kryształów w miksturze. Chcesz poznać tę wiedzę? Nie, dziękuję. Nie znam się na alchemii. Chciałbym dać ci ten pierwszy eliksir za twoją pomoc. Czy możesz zrobić mi więcej mikstur? Jasne, po prostu przynieś mi więcej kryształów. W klasztorze mamy dość alkoholu, jednak muszę policzyć ci 300 roperi za każdą miksturę. 5 czerwonych da eliksir siły lub życia. Przy użyciu 5 niebieskich wykonam eliksir ducha. Okej. Okay. W porządku. W sumie spoko sprawa. Na pewno do życia by się przydały te eliksirki czerwone. Siła już, no, mniej się przyda. Bardziej z tych potionków teraz już będziemy korzystać. Ale dobra. I teraz tak. Kurde, zapomniałam królewiaka dodać temu gościowi. Dobra, dojdziemy do tego. Chaty najpierw może, więc dajmy im narzędzia. Masz narzędzia? Mam. No to bierzemy się do roboty. Wpadnij za kilka dni. Dobra. To będziemy szli w kimono. Coś jeszcze tutaj jest ciekawego do zrobienia? Hej, podejdź tu. Co jest? Jestem Gibson, mój przyjaciel Tim powiedział mi, że mu pomogłeś. Zapewne sporo podróżujesz, zrób mi przysługę i zdobądź dla mnie lutnię. Zapłacę ci dwukrotność jej wartości. Proszę, lutnia dla ciebie. Wygląda dobrze, trzymaj twoje roperi. Do czego ci lutnia? Zwykle wieczorami spotykam się z Timem w jego jaskini. Te wstrętne krotoszczury zniszczyły moją lutnię. Teraz, gdy już ich nie ma, potrzebuję nowej. Okej. Okay. Szukałem cię. O co chodzi? Wczoraj we śnie ukazał mi się Adanos. We śnie modliłem się w katedrze przed posągiem Adanosa, gdy nagle do mnie przemówił. Mówił o tym, że nadchodzą trudne czasy i pewna osoba pogrąży kraj w politycznych przewrotach. Zanim zdążyłem o coś zapytać, Adanos zniknął tak szybko, jak się pojawił.
Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem cię stojącego w katedrze. Jestem pewien, że Adanos miał na myśli ciebie. Twoim przeznaczeniem jest zostać sługą. Aby stawić czoła wyzwaniu, musisz zdobyć dużo wiedzy. Jesteś teraz gotowy, aby zostać członkiem klasztoru. Pięknie. Czyli w sumie mamy już wszystko praktycznie pozamykane. Ja szukam Kuroma. Gdzie jest Kurom? A czy Fuse chciałby coś usłyszeć o tym? Robotnicy wzięli się za naprawę chat. Dobrze, pójdę jutro zobaczyć, jak im idzie. Okej, o to też mi chodziło w sumie. Mam twój pierścień. Dobrze, pokaż mi go. Bardzo dobrze, jeśli chcesz, możesz wrócić do mnie później i wtedy z pewnością opowiem ci o nim więcej. Okej, czyli wszystko się do tego... No, że trzeba iść spać. Do poranka w takim razie. Dowiedziałeś się czegoś? Tak, pierścień zachował swoją magiczną moc. Dobra wiadomość. Jednak są też złe. Ten pierścień ma negatywny wpływ na siłę fizyczną. Spróbuję w jakiś sposób wykorzystać tę właściwość. Jeśli dowiem się czegoś nowego, skontaktuję się z tobą. Weź to jako dodatkową nagrodę. Dobra, wykonane. Gdzie są nasi panowie? Czego oni nie pracują w ogóle? A Fuse to już jest w ogóle gdzie? Dobrze, że jesteś. Jest problem z pracownikami, których tu sprowadziłeś. Znowu? Nie, palą zamiast pracować. Skąd oni wzięli bagienne ziele? Nie mam pojęcia, w końcu są za biedni, żeby je kupić. Więc gdzie mogli je dostać? Mam pewne podejrzenia, tu w klasztorze nie ma takich rzeczy, tylko strażnicy mogli je mieć. Martinus jest ich dowódcą, warto zamienić z nim parę słów. Rozwiąż tę sprawę, inaczej te chaty nigdy nie będą gotowe. Dobra, czyli to nie jest takie proste. Z Martinusem, tak? On stał gdzieś tu. Czy twoi ludzie mają ze sobą bagienne ziele? Tak, Marus ma trochę przy sobie. Myślę, że trzyma je w swojej skrzyni. Nowi robotnicy w klasztorze palą zamiast pracować, a Fuse cię podejrzewa. Mogę to sobie wyobrazić. Porozmawiaj z Marusem, albo ja to zrobię. Dobra, Marus był tu znowu. Na zewnątrz. Wiesz coś o paczce ziela w klasztorze? Nie. Martinus powiedział, że była w twoim posiadaniu. W porządku, kiedyś miałem. Miałeś? Tak, myślę, że jeden z pracowników jakoś ją zdobył i rozdał. Niedawno zgubiłem klucz, musiał go znaleźć. Możesz pozbyć się paczki, nie mam nic przeciwko, ale chcę zyskać klucz do naszej chaty. Zajmę się chłopcami. Okej. Czyli co, mamy teraz robotników sprawdzić? Czy mi się wydaje? Wiem, że masz klucz do chaty rekrutów. Jaki klucz? Palę tylko to, co dał mi kumpel. A gdzie jest twój kumpel? Myślę, że gdzieś. No i teraz szukaj robotników. Wiem, że masz klucz do chaty rekrutów. Jaki klucz? Palę tylko to, co dał mi kumpel. A gdzie on jest? Myślę, że gdzieś. Dobra, idziemy sprawdzić tu. Nie, nie, ja nie chcę tam wchodzić, stary. Zobaczmy tutaj, czy kogoś nie ma. No jest, oczywiście, że się skitrał. Wiem, że masz klucz i paczkę ziela. Masz, jestem zbyt upalony, żeby kłamać. Dobra, do kogo teraz? Klucz Marusowi, trzeba zwrócić i porozmawiać z Fuse'em. Dobra. Paczka ziela to przeszłość. Myślę, że robotnicy niebawem wrócą do pracy. Najwyższy czas. Mam nadzieję, że ten cyrk się nie powtórzy, że praca nad chatami wkrótce dobiegnie końca i że znowu zapanuje spokój. Dobra, idziemy oddać ten kluczyk.
Okej, i myślę, że możemy robić coś dalej. Oto klucz do chaty. Martinus skróciłby mi o głowę, gdyby się dowiedział, że przepadł. Dzięki, stary, uratowałeś mi tyłek. Superowo, i co z tymi chatami? Zajrzeć ponownie. No to idziemy w Kimacza. Myślę, że to będzie najlogiczniejsze. I zobaczymy, jak chaty. Czy ogarnęli to, czy nie? Zobaczmy, co Fuse powie. Aha, nie mogę z nim gadać. Hej, ty. Jeszcze pracują. Dobra, to jeszcze się kimniemy jeden dzień. Może już skończyli te chaty robić. Byłoby dobrze. Nareszcie jesteś, czekałem od dawna. O co znowu chodzi? Czy pracownicy znowu nie pracują? Nie, chaty są gotowe, robotnicy wkrótce nas opuszczą. To dobra wiadomość. Tak, też się cieszę, że już skończyli. Naprawdę doceniam twoje wysiłki, dlatego możesz wybrać nagrodę. Masz do wyboru błogosławieństwo lub coś materialnego. Wolę coś namacalnego. Dobrze, przyjmij tę miksturę. Dostałam eliksir życia, czajcie to? Skąd ja mam? Jo, udał mi gościu. Dobra, zajebiście. Pijemy oba. Fajnie. Jak tam zadanka? Przyjęcie na nowicjusza, królewskie zachcianki. Dobra, idziemy do tego gościa tam. Czyli wychodzimy już w sumie z klasztoru. Nic już tu nie ma do roboty. I myślę, że spróbujemy dołączyć do wolnego obozu. Ewentualnie w kolejnym odcinku. Ale dzisiaj jeszcze bym chciała oddać to piwo. No, chciałabym też kasanowe oddać, ale to będzie problem. Coś czuję. No bo jednak, kompletnie jestem w tym zielona. Znaczy wiecie, to zadanie da się zrobić, ale wypadałoby trochę... trochę inaczej to zrobić. Chyba, że chcemy zapłacić grzywnę, no to co innego. Ale myślę, że nie chcemy płacić grzywny, nie? Dobra. A Emanuel to co tutaj robił w ogóle? Dobre, kurde, pytanie. Hej, ty. Mam ze sobą piwo. Nie było łatwo dostać je od tego starego pryka. Naprawdę, dzięki ci. Weź to w nagrodę. Są bardzo cenne. Dziękuję, stary. Naprawdę. No i co teraz? Przyjęcie, przyjęcie. Powiem tak, idziemy do wolnego obozu. Spróbujemy jeszcze dzisiaj dołączyć. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Co prawda nam to trochę wydłuży odcinek, ale fajnie by było już dostać lepszą zbroję. Już się nie mogę doczekać. Dlatego trochę przedłużymy odcineczek znowu. A ja się tutaj nauczę tego, co trzeba. Czy nauczę? Po prostu awansujemy. Bo już w sumie możemy, także potem się zajmiemy też zadaniami na farmach. W razie czego, jakby się zablokowały, no to wiadomo, że dołączymy później, ale spróbujemy dołączyć już dzisiaj. No, Flincik powinien być na górze u siebie. Zadania porobione, tyle ile się dało, to zrobiliśmy. Zróbmy tu stały jakiś zapis. I sprawdźmy to. A, to do Worina mam iść? Dobra, to do Worina. Co do mojej sytuacji,
Widzę, że dużo zrobiłeś dla obozu. Flint powiedział mi wszystko i wyglądasz na zdolnego człowieka. Pozostaje jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Od tygodni czekam na handlarza rudą, Farina z portu. Zaczynam się niecierpliwić, a do tego Robin bełkocze jak goblin. Znajdź drania i przywleć jego tyłek do obozu. Którą drogę przeważnie bierze handlarz? O ile wiem, wychodzi z portu bezpośrednio przez miasto. Czasami też wybiera się przez farmę. Ale tamtejsza droga nie jest zabezpieczona. Przyjrzyj się dłuższej okolicy i wróć do mnie. Czyli jeszcze mamy questa do zrobienia. Kurde. No to jeszcze nie dołączymy. Przez miasto zatrzymając się na farmie. Dobra. No to nie tak łatwo, moi drodzy. Nie tak łatwo. Myślę, że zrobimy tak. Weźmiemy naszego Ardama, wywleczemy go stąd i wrócimy do miasta. Tam się z wami pożegnam. Myślałam, że już ci dołączymy. Niestety to nie jest takie proste. A gdzie mój ziomo? Nie ma go tu. Chyba, że on akurat jest w mieście, ale chyba jest w mieście, powiem wam. Dobra, moi drodzy, to w takim razie w kolejnym odcinku wybierzemy się do portu. Spróbujemy znaleźć gościa. Przy okazji zahaczymy właśnie o farmę Orina, bo tam dobrze by było zrobić jakieś zadania. W takim razie przynajmniej je pozbierać. Jeszcze tak się nagle okaże, że zrobimy zadania na farmach, zanim dołączymy. Może tak być. Jeżeli wam się odcinek podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam was do dołączenia na Discorda, link macie w opisie pod filmem. Lecę montować dla was ten film i do usłyszenia już w kolejnym. Dzięki i cześć!